William Afton, główny antagonista serii Five Nights at Freddy's, głównie pierwszej fabuły. Bezwzględny psychopata, który z zimną krwią zamordował 16 dzieci i przyczynił się do ich męki na ziemi pod postacią animatronicznych potworów. Jednak, co gdybym wam powiedział, że jest ktoś, kto jest prawie tak samo winny jak Afton? Mówiąc dokładniej, mam na myśli Fazbear Entertainment. Tylko w jaki sposób są oni tak samo winni jak Purple Guy? Oglądaj do końca, aby się o tym przekonać. Przed startem jeszcze krótkie ogłoszenie. Ostatnio wystartował mój wspólny projekt prowadzony razem z Mlerkiem, jakim jest serwer Discord, który nosi nazwę Michałkowo. Serwer jest głównie dla naszej społeczności, ale znajduje się tam wiele rozrywkowych kanałów, takich jak ekonomia, liczenie w nieskończoność, tak, wiem, że lubicie liczyć w nieskończoność, ostatnia litera i tym podobne. Znajdują się tam także kanały tematyczne pod różne gry, swoją kategorię ma nawet FNAF. Serwer będzie stale rozwijany i już z czasem będą się pojawiać nowe funkcje, które urozmaicą wasz pobyt na serwerze. Także serdecznie zapraszamy na Michałkowo. Link w opisie. Missing Children Incident był pierwszym wydarzeniem, o którym się dowiedzieliśmy w całej serii. Nie zajęło długo ludziom uświadomienie sobie, że MCI było powiązane z animatronikami, a mówiąc dokładniej, te zaginione dzieci były umieszczone właśnie w animatronikach. Doszliśmy do tego faktu poprzez gazety na ścianie, w których pisało, że dziwna ciecz, a także krew wypływała z robotów. Faktycznie było to potwierdzone w grach, jednak później zostało to dogłębniej powiedziane w The Silver Eyes. The Silver Eyes również wspomniało o tym, że nie tylko zwłoki dzieci były włożone do kostiumów, ale także jeszcze żywe dzieci, które później zmarły w strojach. Ten fakt mówił nam wprost, że William chował dzieci w kostiumach i je zabijał, tak jak było to przedstawione w Pizza Party albo w stylu tego, co mówi nam Chica z High School Years, i to sprawiło, że łatwo się wywinął od tych zbrodni. Widzicie, policja wiedziała, że to on zabił dzieci, jednak nie mogli tego w żaden sposób potwierdzić, bo nie mogli znaleźć ciał, co spowodowało, że również nie mogli potwierdzić tego, że dzieci są martwe, mimo tego, że każdy z policjantów zajmujących się tą sprawą wiedział, że dzieci są martwe i to William jest sprawcą tego wszystkiego. Wiemy też, że w obecnych czasach we FNAF-ie, czyli około 2030 roku, William nadal jest widziany przez opinię publiczną jako niewinny, jednak William był popularnym człowiekiem, co jest ustalone w Fast Factach FNAF-IR. To oznacza, że w opinii publicznej ciała nie zostały nigdy znalezione i policja ich nigdy nie znalazła. Ale jest jeden problem. W Withered animatronikach, czy też klasykach, nie ma ciał. Withered'y mają wiele dziur w sobie, gdzie powinniśmy być w stanie zobaczyć ciała i oczywiście nie ma w nich żadnych. Widzicie, we FNAF VR mamy za zadanie otworzyć brzuch Freddy'ego i raczej każdy, kto zna lore, powinien wiedzieć, że w środku powinno być ciało dziecka, ale go tam nie ma. Ponadto, między FNAF-em 2 a FNAF-em 1 animatroniki zostały naprawione i przeprojektowane, dzięki czemu powinni zauważyć, że w środku są martwe ciała. No dobrze, ale czemu wspominam tak o tych martwych ciałach? Otóż Fazbear Entertainment znalazło ciała. Gdyby zgłosili to na policję, dałoby to im niepodważalny dowód, że to William jest zabójcą. Nieważne, czy przez to wydarzenie Fazbear Entertainment byłoby zamknięte, czy też nie, ale pomogliby w schwytaniu seryjnego zabójcy, co byłoby rzeczą, którą powinni zrobić. Ale co zrobiło Fazbear Entertainment? Znalazło martwe ciała dzieci, dzieci, których rodziny były pogrążone w smutku, nie mając pojęcia o tym, co się stało z ich dzieckiem, bo zawsze jest chociaż ta mała iskra nadziei na to, że dzieci są bezpieczne i nadal żyją. A Fazbear Entertainment, zamiast dać im jakiekolwiek informacje o tym, co się stało z ich dziećmi, to po prostu to zatuszowali. Pozbyli się też ciał i nigdy więcej o nich nie rozmawiali. Następnie powinniśmy przenieść się 30 lat później po zatrzaśnięciu się Aftona w kostiumie. Powinniśmy się zastanowić, czy Fazbear Entertainment funkcjonowało w trakcie tej 30-letniej przerwy. Odpowiedź jest prosta. Tak. Myślę, że gdzieś w trakcie tej przerwy Fazbear Entertainment zostało wykupione, bo tak jak mamy powiedziane chociażby w książkach Fazbear Frights, jest wiele placówek Freddy Fazbear's Pizza w całym USA. Oczywiście animatroniki nie były używane w trakcie tej przerwy, jednak zostały one skomercjalizowane. Powstały różne zabawki na podstawie postaci z Freddy Fazbear's Pizza i Fazbear Entertainment stało się w trakcie tego naprawdę wielką firmą odpowiedzialną za zabawki i merch związany z ich przeszłymi lokacjami. Przyniosło im to dużo rozgłosu, a Fazbear Entertainment nadal miało za sobą ciemną przeszłość i historie o zamordowanych dzieciach w ich placówkach nadal się za nimi ciągnęły, co ktoś postanowił wykorzystać i to przyczyniło się do stworzenia Fazbear's Fright. I jednym z dowodów na to jest to, o czym wspomina Fondiut. Fondiut wspomina tutaj, że głowa Foxy'ego, którą znaleźli, może być po prostu kolejnym cosplayem. To brzmi tak, jakby widział ich już wiele. Więc tak, Fazbear Entertainment działało podczas 30-letniej przerwy i zajęło się komercjalizowaniem swoich postaci.
Teraz powinniśmy przenieść się do tego, co się stało po FNAF-ie 3. Fazbear Fright spłonęło i Springtrap się wydostał i Hurricane przez jakiś czas miało w swoim miasteczku trójkę robotycznych creepów. Świetne miasto, przyznam. Następnie Henry postanowił otworzyć Freddy Fazbear's Pizza Place z oczywiście symulacją, ale nie o tym dzisiaj. We FNAF-ie 6 dostajemy wiele ciekawych smaczków na temat Fazbear Entertainment. Wiele z tych rzeczy dostajemy w pozwach, które możemy dostać w trakcie gry, ale najważniejszym faktem jest to, że jeśli pracownik Fazbear Entertainment dowie się czegoś, czego nie powinien wiedzieć, to ci wysyłają go na leczenie nienormalności. Congratulations! You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem. Needless to say, you're fired. But before you go, take this certificate of insanity. We're giving it to you to ensure that no one believes you, and to ensure that we can promptly replace you without incident. There is a truck waiting for you outside. Take care. No przyznajcie, jest to naprawdę chore, że Fazbear Entertainment może posunąć się aż tak daleko, by na jaw nie wyszły niewygodne dla nich rzeczy. Kolejną rzeczą, która jest naprawdę zła, jeśli chodzi o Fazbear Entertainment, to to, że postanowili zatrudnić jakiegoś indie dewelopera, który miał zrobić gry na podstawie miejskich legend dotyczących Freddy Fazbear's Pizza o opętanych robotach i zabitych dzieciach. Problem w tym, że to nie były tylko legendy. Jednak ten odmówił, a gdy to zrobił, ci go zabili. Stworzyli własne wersje gier i przypisali je Steve'owi, udając, że to nie jest oficjalny produkt. Jak się potem przekonali, odbiło się to na nich i sprawiło, że ludzie zaczęli jeszcze bardziej wierzyć w to, że morderstwa czy inne rzeczy się wydarzyły w ich lokacjach. Jako iż teoretycznie był to nieoficjalny produkt, to postanowili zrobić swój własny produkt, jakim jest gra VR, która traktuje wszystkie wydarzenia z tamtych lokacji jako żart. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades, and while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events, the majority of them were total fabrications from the mind of a complete lunatic. Lawsuits pending. But we aren't above laughing at ourselves. Ha ha ha. That's why we have recreated many of these completely fictitious scenarios, lies, that you've been fed over the last several years into a hilarious VR game, in the hopes that we can finally move past these childish ghost stories and develop a new relationship with you, as well as your kids. Don't forget the merch, perfect for birthdays. So sit back and enjoy a few scares. Ja sobie zdaję sprawę w tym momencie, że jest to tylko fikcyjna firma, jednak jest to naprawdę nie w porządku, nie tylko wobec zmarłych dzieci, ale także ich rodzin. Pokazuje to tylko, jak nisko mogą upaść, by tylko zdobyć jak największy dochód z komercjalizowania morderstw, które się wydarzyły w ich placówkach. Zobaczmy na chwilę z tematu. Jakim cudem Fazbear Entertainment wiedziało o istnieniu Nightmare Animatroników? Cóż, myślę, że chcieli wykorzystać wszystko, co było powiązane z zarzutami wobec nich oraz osobami, które były z nimi powiązane. Jedną z takich rzeczy jest logbook Michaela Aftona, w którym narysował chociażby Nightmare Fredbeara. Powinniśmy się przyjrzeć Tales from the Pizzaplex. I jak dobrze wiemy, seria ta rozgrywa się w świecie gier, więc z tych książek również możemy wyciągnąć brudy na Fazbear Entertainment. Najbardziej interesujące są epilogi. Widzicie, gdy animatroniki były dostarczane do budowanego w tamtym momencie Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, zauważona została pewna nieprawidłowość. Jeden z endoszkieletów wydawał się być spalony. I jeden z pracowników, który pracował przy renowacji lokacji z FNAF 6, znajdującej się pod Pizzaplexem, zobaczył endoszkielet i użył go do posprzątania w lokacji. Jak już się pewnie zdążyliście domyśleć, chodzi tutaj o Mimika. Kończy się to oczywiście wielką masakrą w podziemiach i tylko jednemu członkowi ekipy udaje się uciec, wołając kogoś, by zamknął drzwi. Tylko jakim cudem jest to wina Fazbear Entertainment? Cóż, głównie chodzi tutaj o to, co się dzieje później. Niestety nie wiemy, co się dzieje po epilogu. Wiemy, że grupa renowacyjna miała sprawdzić, by budynek z FNAF 6 wyglądał jak za czasów, gdy był otwarty, by mogli wykorzystać je jako muzeum, czyli taki ala monument przeszłości Freddy Fazbear's Pizza, ale w Security Breach to miejsce zdaje się być opuszczone już bardzo długo. Wygląda na to, że prośba pracownika się spełniła, drzwi zostały zamknięte, a projekt, by zrobić z tej lokacji muzeum, został porzucony. Podsumujmy to. W podziemiach Mega Pizzaplexu, w budynku należącym kiedyś do Fazbear Entertainment, graczuje sobie naprawdę niebezpieczny animatronik, który zdołał zabić prawie całą ekipę renowacyjną, a Fazbear Entertainment zapieczętowuje drzwi, zostawia na dole zwłoki całej załogi i postanawia to zatuszować. Pomijając wiele toreb z uwagami w stronę Fazbear Entertainment, takie jak Moon traumatyzujący dzieci w daycare, Freddy, który się zepsuł i zniszczył czyjeś urodziny, zatrudnienie pracowników bez sprawdzenia ich przeszłości, a nie zero
nas to już robili wcześniej. Skoro już jesteśmy przy Security Breach, powinniśmy też omówić to, co jest naprawdę podłe i sprawiło cały bajzel ze źle funkcjonującymi animatronikami, a mianowicie zastąpienie pracowników robotami i ogólnie sztuczną inteligencją. Widzicie, gdyby nie kładli nacisku na zautomatyzowanie wszystkiego w lokacji, wirus Glitchtrapa by się nie rozprzestrzenił po Pizzaplexie, tak jak zrobił to w grze VR, czy też Fazbear Funtime Service, w którym animatroniki były wysyłane ludziom do domu za niemałą sumkę. To przez wirusa, którego sami tak naprawdę zrobili. Roboty zaczęły być agresywne w stosunku do klientów i myślę, że nie jedna osoba na tym ucierpiała w trakcie działania tej funkcji. Przejdźmy do kolejnej rzeczy, a mianowicie Daycare Attendanta. Oryginalnie nie miało być kogoś takiego jak Daycare Attendant, a Sun i Moon mieli być animatronikami występującymi na scenie, gdzie Sun miał zmieniać się w Moona w pewnym momencie show. Jednak animatronik został źle przeprogramowany na bycie właśnie opiekunem w daycare i ich rozwiązaniem na pozbycie się Moona było po prostu nigdy nie gaszenie światła w daycare. Na dodatek cukierki podawane dzieciom w daycare, czyli moondropy, miały w sobie dużą dawkę melatoniny, która powodowała, że dzieci w daycare zasypiały, gdy światła były wyłączone, a Moon po nim chodził. Ja wiem, że te cukierki nie musiały tego zawierać, ale Cassie w pewnym momencie wspomina o tym, że nigdzie nie spała tak dobrze jak w daycare. Na dodatek rodzice składali skargi, że doświadczenia z Moonem sprawiły, że ich dzieci nie chciały już nigdy więcej spać ze zgaszonym światłem. Fazbear Entertainment ma naprawdę jeszcze wiele, 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 ale to wiele zarzutów wobec nich, takie jak incydenty z robotem Hubs, czy też nieliczne wypadki, które się wydarzyły w Pizzaplexie i wiemy o nich straight from the Pizzaplex. Podsumowując, Fazbear Entertainment jest naprawdę podłą firmą, która nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jak największy zysk i posunie się nawet do tego stopnia, aby skomercjalizować tragedię z przeszłości. Fakt. William rozpoczął to, ale zauważcie, że Fazbear Entertainment już od wtedy nie chciało ściągać na siebie problemów z tym całym incydentem, a nowsze gry pokazują nam to, jak nisko Fazbear Entertainment będzie w stanie upaść, by tylko zarobić pieniądze. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić po sobie oceny pod filmem i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!